Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie, gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem? On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A kiedy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie, chwała tobie, Chryste.